witam Państwa bardzo serdecznie. Dziękuję, że kolejny poniedziałek możemy się spotkać dzisiaj w innej scenerii, a mianowicie nad jeziorem, dlatego że kolega Janusz Cichoń przedstawi Państwu dalsze informacje dotyczące prawa wodnego. Natomiast kolega Paweł Papke przekaże najnowsze informacje dotyczące biur interwencji obywatelskich, które w tej chwili od zeszłego tygodnia są we wszystkich województwach. Można interwencję zgłaszać do każdego posła, ale pan Paweł Papke jest odpowiedzialny za całość, koordynowanie tego w części naszej olsztyńskiej. Natomiast ja powiem dwa słowa na koniec na temat sportu, nowej ustawy o sporcie, która jest procedowana. Proszę bardzo. Niestety nie mam dla Państwa dobrych informacji, nie mam dobrych informacji dla Polek, Polaków, bo prawo wodne, nad którym trwają prace w Sejmie, to nie doczekało się żadnej głębszej refleksji ze strony PiS-u. Co to w praktyce oznacza? O to, że za takie miejsce, w jakim dzisiaj odbywa się ta konferencja, trzeba będzie zapłacić. Miasta, gminy, które zdecydowały się na zainwestowanie w infrastrukturę rekreacyjną, budowę pomostów, budowę portów, będą poza tym ponosiły corocznie dodatkowe koszty, płacąc podatek, opłatę za grunt pod wodami. W przypadku Olsztyna to może być nawet kilkaset tysięcy złotych rocznie. Dotknie to także prywatnych właścicieli, operatorów, którzy mają bazy wodne nad wielkimi jeziorami. To na pewno przełoży się na koszty czarterów, wypożyczeń, dotknie wobec tego całą branżę turystyczną. Ale to nie jest jedyny wątek i jedyna opłata. Najbardziej niepokoją nas opłaty związane z wykorzystaniem wód przez energetykę. I tutaj szacunki samej branży energetycznej mówią o tym, że w skrajnym przypadku to może być nawet 18 miliardów złotych. To w praktyce oznacza, że firmy energetyczne, elektrownie, zakłady energetyczne przerzucą koszty z tym związane na nas, podatników, a my zapłacimy za to w rachunkach za prąd. Podobnie rzecz się ma także, jeśli chodzi o wodę, bo zakłady komunalne, wodociągowe będą musiały także ponieść dodatkowe opłaty, które z pewnością przerzucą nam w rachunkach za wodę. Do tego dochodzi wykorzystanie wody także w przemyśle, przemyśle spożywczym przede wszystkim, ale też wykorzystanie wody w rolnictwie. Wszędzie tu pojawiają się nowe opłaty, bliżej nieokreślone, jeśli chodzi o ich wysokość, bo rząd mówi o dużej elastyczności, ale jeśli zestawimy to z planami takimi jak budowa kanału Odra-Dunaj, to trzeba liczyć się z tym, że to nie będą małe opłaty. No i jak mówiłem, zapłacimy za to wszyscy. Mówimy zdecydowanie nie tym nowym podatkom, nowym opłatom, które wprowadza PiS, ale no niestety z naszym zdaniem, także w pracach podkomisji, w której uczestniczę, nikt się nie liczy. Bardzo proszę. Drugi temat. Biuro Interwencji Obywatelskiej. Dzień dobry, Szanowni Państwo. Mam przyjemność zostać koordynatorem na nasz okręg olsztyńsko-ełski. Jeśli chodzi o Regionalne Biuro Interwencji Obywatelskiej w okręgu elbląsko-ostródzkim, tym koordynatorem będzie pan senator Jerzy Wcisła. Szanowni Państwo, chciałbym literalnie przypomnieć, o co chodzi. Podstawą działań biura jest dekalog wolności. Mamy 10 podstawowych postulatów. Postulat wolności słowa, wolności mediów internetu, wolności zgromadzeń, wolności sumienia, wolności organizacji obywatelskich, wolności samorządów, wolności kultury, wolności nauki, wolności gospodarczej i wolności parlamentu. Podstawową
powołane zostały, aby zapewnić podstawową pomoc prawną w przypadkach łamania praw obywatelskich i praw człowieka. Platforma Obywatelska zawsze będzie wspierała ludzi, którzy przez tą władzę, która nie dla wszystkich jest sprawiedliwa, przez rządy Prawa i Sprawiedliwości nierówno traktowani. Mamy chociażby skandaliczne sytuacje, które miały miejsce we Wrocławiu w komisariacie policyjnym i próba tuszowania śmierci pana Igora Stachowiaka poprzez naciski polityczne. Mam oczywiście wydarzenia pod Sejmem, które na przełomie grudnia i stycznia tego roku i w pełni legalne demonstracje, które zostały spacyfikowane i wszyscy obywatele, którzy brali udział w legalnych demonstracjach, są poddawani różnym restrykcjom. No ale oczywiście taki przykład, troszkę śmieszny, ale też tragiczny wypadek pani premier Beaty Szydło i zderzenie, wymuszenie przez kolumnę rządową pierwszeństwa i zderzenie z samochodem pana Sebastiana. Takimi sprawami chcemy się zajmować i również Zarząd Platformy Obywatelskiej podjął decyzję, aby wszyscy parlamentarzyści, oczywiście to się nie zmieniło, ale też te biura koordynujące, o których państwu wcześniej wspomniałem, jesteśmy gotowi i nieść pomoc prawną. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, i trzeci temat to jest lustracja sportowców. W tej chwili w parlamencie jest procedowana nowelizacja ustawy o sporcie i Platforma Obywatelska złożyła poprawkę dotyczącą lustracji, a mianowicie o co tam chodzi. Prawo i Sprawiedliwość w ustawę tą chce wpisać lustrację sportowców i sędziów, którzy w latach PRL-u trenowali w klubach gwardyjskich bądź też wojskowych. Już wcześniej, w 2007 roku, taka poprawka była wprowadzana przez Prawo i Sprawiedliwość. Wówczas Trybunał Obywatelski i Trybunał Konstytucyjny odrzucił i nie zgodził się z tym, no, mówiąc o tym, że sportowcy wówczas trenujący takie mieli warunki, ale oni nie powinni podlegać lustracji, bo nie są takimi osobami jak no, chociażby politycy. I wówczas zostało to zaniechane, natomiast w tej chwili wracają z powrotem do sprawy. Zobaczymy, jaki będzie finisz. W każdym razie trzymamy jako klub parlamentarny rękę na pulsie i będziemy w dalszym ciągu no, pracować, żeby do takich rzeczy nie dopuścić, bo nie możemy sobie na to pozwolić, że mistrzowie olimpijski, chociażby, nie wiem, Kowalczyk, który był mistrzem olimpijskim w Moskwie i w Niemczech konnym. Kolejny mamy boksera, który był w Montrealu. W każdym razie mamy wielu takich sportowców i no, to jest poza wszelką wątpliwością, że musimy ich chronić, bronić, bo oni dla Polski walczyli kiedyś o medale. Chodzi oczywiście o tą nowelizację ustawy o sporcie. Ona zakłada właśnie lustrację członków zarządów polskich związków sportowych. Chcemy nie dopuścić do tego, aby byli sportowcy, nasi reprezentanci kraju, ale ich też trenerzy, którzy no, z takich, a nie innych względów pamiętamy doskonale, jaki był ustrój przed 89. tworzenie tych troszkę fikcyjnych etatów, czy wtedy w milicji, czy w wojsku, czy w różnych służbach mundurowych. Służył do tego, aby móc ten sport rozwijać. Była to namiastka sportu profesjonalnego, ale oczywiście często ci sportowcy byli powiązani właśnie z tymi klubami mundurowymi. Nie zgadzamy się na to, aby w ten sposób szykanować i potępiać wybitnych polskich sportowców, którzy, jeśli ta nowelizacja ustawy wejdzie w życie, nie będą mogli zasiadać w zarządach i pełnić funkcji kierowniczych w polskich związkach sportowych. Ale tu chodzi o sportowców, czy o sportowców sędziów? Bo sportowcy i sędziowie. I trenerzy. Sportowcy i sędziowie. Którzy w tamtych czasach trenowali bądź sędziowali. W latach PRL-u. Ale mówimy o sądach. Teraz o sądach powszechnych czy sędziach sportowych? Sędziach sportowych. Mówimy ustawę o sporcie. Cały czas mówimy o ustawie o sporcie. Czyli jeżeli przejdzie pozytywnie lustracji, nie będzie mógł być działaczem sportowym. Tak, to nie może być w związkach sportowych, a to są ludzie, którzy mają ogromne doświadczenie przecież. To są sportowcy i dorobek, tak. Więc to jest kolejny moment, gdzie Prawo i Sprawiedliwość chce gwałtować
ze związków, z polskich związków, takie osoby, które na sporcie się bardzo dobrze znają. Chyba, że nam uświęcicie to całe swoje życie. Oczywiście. Sportowi. Ja mam jeszcze pytanie dotyczące tych opłat prawa wodnego generalnie. Czy to nie jest tak, że to, co PiS w tej chwili wprowadza, jest efektem dyrektyw unijnych, czy nakazami, czy to nie są nakazy wynikające z dyrektyw unijnych? Nie, to wprost nie są nakazy wynikające z dyrektywy. Owszem, prawo wodne, jeśli chodzi o jego podstawowy cel, to jest wprowadzenie zwłaszcza 9. dyrektywy wodnej. Natomiast tam ani wysokości, ani sposobu pobierania opłat nie definiowano w taki sposób, jak to robi dzisiaj PiS. Mało tego, w szeregu krajów takich opłat nie wprowadzono, a nawet jeśli pojawiają się tego typu zapisy, to w formule zwolnień tego typu opłat, tego typu podatku. Zimą to nie tak. Dziękujemy się. Dziękujemy. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo. Ale zbawało się. Ale zbawało się. Ale zbawało się. Podjechać z tyłu. To wiesz, moja, tak to mi tam jest. Dziękujemy. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Przejdźmy tam. Podkomisja nadzwyczajna powołana.